Was serdecznie. Jak widzicie we vlogu po pracy, ja właśnie wróciłam do domu, zdążyłam dosłownie zdjąć sweter i oczywiście, jak to w poniedziałek, byłam w Lidlu. Będzie food haul, trochę sobie pogotujemy. Nie mam w ogóle pomysłu, słuchajcie, na obiad. Nakupiłam trochę rzeczy, bardziej to jest jako uzupełnienie zapasów, bo mamy warzywa, mamy trochę nabiału. No zresztą sami zobaczycie. Zaczniemy od 2 paczek jajek, dlatego że akurat pamiętam, że jajka to chyba nam się kończą. Poczekajcie, w ogóle musiałam dzisiaj zamknąć balkon, dlatego że jest przepiękna pogoda. Bułka, Krzysiek mówił, że bułka siedziała na balkonie dużo. Teraz w ogóle, wiecie, wietrzymy. Jest fajnie, taki powiew troszeczkę wiosny, ale wiecie, ja się staram nie napalać, nie? Bo w lutym to wiemy jak jest. Pomidorki moje ulubione i oczywiście pójdą od razu, słuchajcie, to zrobię. Pójdą do tej miseczki. O, spleśniały, jeden się trafił. Trzeba wyławiać takie gagatki. Proszę bardzo, pomidorki kupione, od razu wstawione. 2 budynie. Ostatnio mam fazę, słuchajcie, na robienie takich zdrowszych wersji deserów. No i budyń jest potrzebny i na przykład herbatniki są potrzebne i na przykład kakao jest potrzebne i na przykład skyry są potrzebne. Skyry będą aż 4 i banany mam, słuchajcie. Śmietanka. Śmietanka to może... O! Dokąd wy się wybieracie? Ja się pytam. Gdzie lecicie? Gdzie lecicie bez mnie? Nie, no słuchajcie, zmieniłam statyw i jeszcze gorzej by było. Ale się telepiecie. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że jakoś dokończymy w tych... Nie, nie dokończymy. W tych warunkach. Nie wiem... Już nie wiem, co mam zrobić z tymi statywami. No może gdybym postawiła gdzie indziej niż na przykład na Ekspresie albo Thermomixie, to faktycznie mogłoby być wtedy lepiej. Poczekajcie. Dobra, mam nadzieję, że jesteście stabilni. Łosoś pieczony z czosnkiem niedźwiedzim. I wiecie co? Wiecie, z czym mi się kojarzy ta latarnia? Kto oglądał vlogi z Fuerty? Czy dlatego kupiłam łososia pieczonego, bo ma latarnię z Fuerty? Być może. Sałata lodowa. Powtarzam wam chyba od jesieni, że nasza ulubiona ostatnio. Mieszanka orzechów prażonych. Orzechy laskowe, migdały, orzechy nerkowca. Trochę tu orzechów będzie, bo nam się skończył zapas. Mieszanka studencka. Nie przepadam, ale niech będzie. Te są pyszne. Orzechy nerkowca prażone. Co my tu jeszcze mamy? Mamy właśnie 2 skyry. Kolejne. Mamy... O Boże, nie widziałam tego. Biszkopty z pieczątką. A to dla dzieci. Oj, to dzieci się pewnie cieszą z czegoś takiego. Mleczko kokosowe, mam wiórki kokosowe, 4 kefiry, bo stwierdziłam, że nie będę brać więcej, bo jeszcze mamy chyba 2. Zaraz wyciągnę. Mięso z uda indyka na gulasz, to zaraz wykorzystam na obiad. Jeszcze nie wiem co na obiad, ale na pewno to mięso. Szczypiorek. I tak, mamy nudle i mamy makaron ryżowy, słuchajcie. O kurde, Thermomixa włączyłam. 2 passaty mutti. Nareszcie były i nie były wyprzedane. Ściereczki do okularów. I ja ich używam do okularów przeciwsłonecznych. Dzisiaj używam okularów przeciwsłonecznych. Do okularów korekcyjnych. I jakby tą chusteczką, którą przetrę okulary, później przecieram telefon. Pamiętajcie, żeby dezynfekować swój telefon, który... Wiecie co, kiedyś w ogóle... Nie wiem, czy to jest prawda, więc powtórzę. Kiedyś widziałam, czy to było na Netflixie, czy gdzieś mi w rolce wyskoczyło, że zbadano bakterie na telefonie i one miały, że telefon miał więcej bakterii niż deska klozetowa. No bo tak, jesteśmy w tramwaju, zaraz dotykamy telefonu, jesteśmy w sklepie, dotykamy zaraz telefonu i jemy coś telefonu, a później wszystko na przykład do ust, nie? Więc dezynfekujemy telefony. Kefireczki. Mam jeszcze takie chusteczki, wiecie, że ja je uwielbiam. Takie chusteczki jednorazowe, odświeżające. Wziąłam 3 paczki. Na zapas oczywiście serek w stylu włoskim, musiał się bawić, kocham, uwielbiam. W ogóle teraz jestem taka głodna, że mam ochotę w to wszystko się wgryźć. Nieważna kolejność. I ostatnia rzecz, to jest rzecz polecona przez jedną z Was. Nie miałam w ogóle pojęcia o istnieniu czegoś takiego. I to słuchajcie, jest mieszanka warzyw z chili, umyta, pokrojona A, z sosem sojowym wystarczy wrzucić na patelnię. A tu jest sos sojowy, ale hit! I to jest bok 5 minut. Proszę się nie wybierać nigdzie, wam tylko to pokażę. I to wiecie co było normalnie na sałatach? Ja na początku myślałam, jak jedna z was mi napisała o tym, myślałam, że chodzi o mrożonkę. Nie, chodzi o żywe i ja dzisiaj zrobię to. Tylko właśnie nie wiem, czy to bardziej z makaronem, to chyba z makaronem ryżowym. Zrobimy, słuchajcie, tak. Zrobimy bardzo szybkie danie, dlatego że jestem mega głodna i nie chcę nic robić. Powiem wam, że już bym najchętniej coś zjadła, więc usmażymy to mięso z indyka. Usmażymy tę mieszankę i dodamy makaron ryżowy, dużo sosu sojowego, trochę suszonego imbiru, coś a la tajskie. Wiemy, kojarzymy. Także słuchajcie, teraz szybko przyprawię indyka i przyprawię go sosem sojowym, może trochę teriyaki, właśnie suszonego imbiru i papryki. No i co? I zacznę sobie to obsmażać, jak pochowam zakupy, bo naprawdę jestem taka głodna, muszę coś zjeść, bo oczywiście w biurze co zrobiłam? Przesadziłam z kawą. A dlaczego przesadziłam z kawą? Dlatego, że słuchajcie, moja noc była długa. Nie mogłam zasnąć, tak się wiecie, nakręciłam naszymi planami, jakimiś tam... No, po prostu się strasznie nakręciłam, więc... No piłam kawę i prawdopodobnie wypijecie jeszcze jedną, dlatego, że mamy razem dużo rzeczy do zrobienia. Część wam pokażę, części raczej jeszcze nie. Natomiast no, lista to do troszeczkę pęka w szwach. W ogóle powiem wam, że ten tydzień, no bo dzisiaj tak poniedziałek, ten tydzień to jest u mnie prywatnie i służbowo Armagedon absolutny. Mam, wczoraj spisywałam i też dzisiaj dodawałam listę rzeczy do zrobienia w tym tygodniu. Jest tego naprawdę dużo. No, więc wszystko sobie spisałam. Wiecie, że ja nie jestem za tym, żeby planować wszystko. Natomiast jeśli na przykład goni nas czas, czy jakiś termin, czy macie dużo rzeczy do zrobienia w danym tygodniu, to moim zdaniem lepiej rozplanować wszystko, żeby się gdzieś tam nie wkradł chaos. Ja tak właśnie sobie wszystko punkt po punkcie rozplanowałam, co robię w tym tygodniu, w którego dnia. Kurier? Poczekajcie. Nieważne, już jestem. W każdym razie to wam chciałam powiedzieć, że dużo rzeczy i dzisiaj do zrobienia i w tym tygodniu, dlatego też ja stawiam na organizację, ale i na działanie. Nie czekam na motywację, tylko po prostu działam. Co za tym idzie, szybkie rozwiązania też są dobrymi rozwiązaniami. Będzie dużo warzyw, będzie białko, myślę, że będzie smacznie. I raz jeszcze dziękuję tej z was, która poleciła mi tą mieszankę. Jestem jej mega ciekawa, mam nadzieję, że będzie dobra. No ale tak, dobra, do roboty, tak jest. Powiem wam tak szczerze, że ten makaron to takie mocne 3/10, totalnie bez szału. Te warzywa to jest spoko opcja, jak nie macie czasu. Ja na przykład za drugim podejściem, gdybym je miała, to dodałabym na pewno swoją paprykę, pieczarki, żeby dodać jeszcze smaku, bo tam no najwięcej było tej kapusty pekińskiej. Zaraz wam coś pokażę, bo on mnie dzisiaj rozbraja. Niebawem wybieramy się wybiegać terierka. A ja, słuchajcie, kolejna rzecz z listy to do, poza obiadem na 2 dni, jest pranie. Pranie rzeczy ręcznych, które czeka na mnie no już jakiś czas i się doczekało. Są, słuchajcie, tutaj te rzeczy z letnich wyprzedaży, jeszcze stroje kąpielowe. Nie wiem, czy pamiętacie, że kupiłam na wyprzedaży, boże nie wiem, to chyba jesienią było, czy latem nawet w Calzedonii stroje i zostawiłam wszystkie, bo stwierdziłam, że fajnie będzie mieć świeże i one tak leżały. Sukienkę taką czerwoną z Mohito kupiłam przecież, te rzeczy na wyprzedaży z Zary, które zostawiłam, one wszystkie tak leżały w szufladzie i przyszedł po prostu czas na to, żeby to uprać, żeby to już było świeże, gotowe, czyściutkie. Także teraz pranie ręczne, nie znoszę tego robić, no ale raz na jakiś czas niestety trzeba. No i tak, i później wybieramy się wybiegać go i co wam chciałam pokazać, że on mi dzisiaj tak dzielnie, tu są jeszcze pompki, nieważne, on mi tak dzisiaj dzielnie towarzyszy, że przyszedł nawet ze mną pranie robić, także ja biorę ręcznie zawsze wpłynie do prania, a później płuczę wszystko. Wpłynie do płukania, surprise, surprise, natomiast nie suszę tych rzeczy w suszarce i nie odwirowuję, tylko wykręcam, dlatego że to wiskoza, a wiskoza, jak wiemy, jest dość wymagająca, dlatego zabieram się za to i nie przedłużam. Pranie ręczne zrobione. W miarę to, słuchajcie, wykręciłam. Wróciliśmy właśnie ze spaceru z Mariuszkiem. Jakoś bardzo długo nam zeszło, słuchajcie. Ciemno, jakoś w ciągu dnia było naprawdę ciepło i słonecznie, a teraz jakby taki mroźny ten wiatr przeszywający. Krzysztof robi kawę, ja, słuchajcie, też jeszcze jednej się napiję. No ale mam wodę, muszę się nawadniać. Zawsze jak jestem niewyspana, zmuszam się, pilnuję się do tego, żeby pić wodę. W ogóle chciałam wam powiedzieć o książkach, dlatego że dzisiaj do biblioteki oddałam te dwie ostatnie świąteczne i słuchajcie, przeczytałam wszystkie świąteczne książki, które wam pokazywałam, że będę czytać. Najbardziej chyba podobały mi się te takie zwykłe romansidła z zabarwieniem świątecznym, ale słuchajcie, o tej świąteczna mordercza gra chcę wam powiedzieć, dlatego że kończyłam ją w sobotę, jak Krzysiek już spał i słuchajcie, tak mi się cały czas wydawało, że tam ta najbardziej, jakby kurde to powiedzieć, że nie spoilerować, że ta najbardziej toksyczna osoba to może okazać się, że to jest ta najbliżej, nie? I tak mi się wydawało, bo to zazwyczaj jest takie... Wcale nie spoilerujesz. Zazwyczaj takie... To zapomnijcie do następnych świąt. Że to jest zazwyczaj takie powtarzalne. Ale jak to przeczytałam, to tak się przestraszyłam, że słuchajcie, rzuciłam tą książkę, wgramoniłam się pod kołdrę do Krzyśka, psa pod pachę, nogi pod kołdrę, żeby nie daj Boże mi nic nie wystawało. No i doczytałam dopiero rano w niedzielę. Taka mam odważna, ale w ogóle ja się śmieję, bo... Bo słuchajcie, mam tak, że nie wiem, nie przerażają czy nie brzydzą mnie jakieś horrory, w sensie zażynanie kogoś, tryskająca krew, flaki, nie, mnie to nie rusza, ale jak gdzieś słyszę o chorobach takich psychicznych, psychopatycznych zachowaniach, to ja już nie jestem taka cwana, wiecie, wszyscy spali, więc za szybciutko tą książkę wyrzuciłam i poszłam do Krzyśka pod kołdrę, taka byłam odważna. Krzyśka straszyć. Taka byłam odważna. Natomiast oddałam dzisiaj wszystkie świąteczne książki, znaczy te dwie, które mi zostały. Ta z Londynem w tle, no to no nie wiem, jakoś ja, słuchajcie, nie potrafię się w ten Londyn wkręcić. No to nie była moja bajka, też ta fabuła nie była jakaś skomplikowana, ale ta książka była nużąca. Natomiast ta świąteczna mordercza gra, na początku nie mogłam się wkręcić, później się w to wkręciłam. Poza tym czas mnie naglił, miałam deadline z oddaniem tych książek. Jest spacerowicz. Więc już wszystkie oddałam, wypożyczyłam kilka mamie, bo mnie prosiła, bo ona, słuchajcie, już w swojej bibliotece wszystkie przeczytała praktycznie i mówi do mnie, a weź mi tak z 6-10. A takie tam wiecie, na weekend, nie? Więc wypożyczyłam jej książki. I co? No i tak, jeszcze mam kilka rzeczy z listy do zrobienia na dzisiaj. Na przykład chcę, słuchajcie, zaktualizować naszą taką podróżną apteczkę. Mamy taką małą kosmetyczkę, w której mamy, wiecie, a taką sinospę, a to na zapalenie pęcherza, a to coś na ból gardła, przeciwbólowe i tak dalej. Chcę to posprawdzać, plastry, bo Krzysztof przecież zazwyczaj nowe buty musi mieć. I chcę mieć to gotowe, żeby to w razie czego już było pod ręką. Oczywiście montaż vloga dla was. bo to musi być zmontowane. Staram się, słuchajcie, montować tak, żeby nie mieć wiele zaległości do montowania i na razie w miarę dobrze mi to idzie, natomiast wiecie, no jak filmów będzie pojawiało się więcej, to będzie trudniejsze, natomiast postanowiłam sobie to dzisiaj zrobić, dlatego właśnie robię kawę i zabieram się chyba właśnie najpierw za montaż i coś jeszcze chciałam wam powiedzieć dzisiaj. Już leży. Tylko zapomniałam co. No nic, może to mi jeszcze przyjdzie. Natomiast tak, no część już obowiązków zrobiona. Najdłuższy obowiązek po pracy wypełniony, pies wybiegany. A, wiem, idę HYZERO podłączyć, bo jutro będę sprzątać. W ogóle jak się sprawuje HYZERO? No ja jestem w szoku, wiecie. I już wiem, że to nie jest idealny sprzęt, ale tak kurde ułatwia. No, naprawdę ułatwia. To wiecie, jakby to nie jest moja opinia, to nie jest moja recenzja, to jest nadal bardziej pierwsze wrażenie niż cokolwiek innego. Natomiast wiem, że was to interesuje, interesuje was moja opinia, to jak mi się używa. Musicie mi dać jeszcze trochę czasu, musicie się uzbroić w cierpliwość, jeśli chcecie mojej rzetelnej opinii. Na ten moment zachwytom nie ma końca, ale tak jak mówię, to nie jest produkt bez wad. No i tak, więc idę podłączyć. Jeszcze, dobra, muszę wyciągnąć, słuchajcie, kalendarz i poczytać, co ja tam jeszcze mam w planach na dzisiaj. A, wiem! Właśnie, mówiłam o książkach, bo mam jeszcze w planie nagrać dla was rolkę na Instagram o książkach, które czytam. Uwielbiacie tę serię. I to chyba będzie dopiero trzecia część, natomiast co jakiś czas wrzucam takie rolki i też pytam, co wy czytacie, co polecacie, czego nie polecacie i uwielbiam tę serię i bardzo mnie, słuchajcie, cieszy, że zarówno u mnie na kanale na YouTubie, jak i na Instagramie ludzie chcą słuchać o książkach, gdzie to wcale nie jest takie oczywiste i możemy sobie coś polecić wartościowego, wiecie. Błyszczyki błyszczykami są fajne, natomiast myślę, że książki są jednak trochę bardziej wartościowe i bardzo się cieszę, że mam taką społeczność, dlatego też od razu będę nagrywać dla was tę rolkę. Także idę robić kawę i działam dalej. Nie ukrywam, że zmęczenie się już mi daje we znaki, bardziej po prostu brak snu. Dlatego właśnie zrobię kawę i szybko zabieram się, spinam się w sobie, żeby to zrobić. Może uda mi się nawet dzisiaj wcześniej położyć. To by było super, dlatego że jutro, wiecie, od rana znowu napięty dzień, napięty bardzo grafik. Z samego rana lecę na siłownię, żeby się rozbudzić, żeby zrobić coś dla siebie. No i tak to się kręci i taki ten tydzień, słuchajcie, będzie napięty jak plan deka na żuku. Nawet się zastanawiałam, czy nagrywać może tygodniówkę w tym tygodniu. I nawet miałam, słuchajcie, takie zakusy na to, żeby nagrywać, tylko ta tygodniówka trwałaby albo bardzo długo, bo bym wam pokazywała, co robię mniej więcej, albo bardzo krótko, bo tak bym się skupiała na robieniu tych rzeczy, żebym zapominała sięgać po aparat, więc stwierdziłam, że nie, że tygodniówkę będę nagrywać, będzie w lutym tygodniówka, obiecałam, że będzie, to będzie, obiecałam, że będę nagrywać, że będą raz w miesiącu tygodniówki, czyli film, który nagrywam, przypuśćmy, od poniedziałku do niedzieli, albo tam od niedzieli do soboty, czy jakoś tak. Obiecałam, że będzie i będą, słuchajcie, raz w miesiącu tygodnie z Megg, także już bliżej niż dalej do tygodnia z Megg. I tak będzie w każdym miesiącu. Także podałam wam jakby na razie taki plan ramowy, taki rozkład jazdy. Bliżej majówki będę pytać, czy chcecie megówkę, ale do tego jeszcze trochę. Także jeśli cieszycie się, że w lutym jest więcej filmów, to słuchajcie, teraz pauzujecie i piszecie mi cieszę się na nadprodukcję z Megg. I ja będę wiedziała od razu, o co chodzi i kto słucha. Tak. Także czekam na was w komentarzach. Lecę ogarniać. Tak jest. Dobra, kochani, przyznam wam szczerze, że jest późno. Jest później niż planowałam. Została mi jeszcze apteczka. Zrobię to teraz na szybko, bo wiecie, mam spisaną listę rzeczy, które się tam powinny znaleźć. Rybeczku, taki jesteś kochany. Tak, jesteś kochany. I Mariuszek ma troszeczkę detoks od zabawek, bo się robił bardzo nieznośny i teraz jest taki troszeczkę upierdliwy, ale troszeczkę smutny. W każdym razie robię jeszcze tą apteczkę na szybko. I lecę robić demakijaż, lecę się myć. Słuchajcie, jestem już zmęczona. Sprawy 21. I po prostu kładę się jak najszybciej, żeby jutro obudzić się z energią. I słuchajcie, w sumie miałam tyle rzeczy do zrobienia i nie wiem, ile ja wam pokazałam. Żeby nie wyszło tak, że ja mówiłam, że tak się narobiłam, a w sumie nic wam nie pokazałam. Ale musicie mi wierzyć na słowo. Niedługo będą się działy rzeczy piękne. Mam nadzieję. Ale no, na razie tego nie widać. I w sumie tak jest w życiu, że czasami jak nic nie widać, to nie znaczy, że nic się nie dzieje, albo że człowiek bierze rozpęd. To też wam o tym ostatnio mówiła Magdalena Coelho. Dobra, działam z tą apteczką i pójdziemy sobie razem do łazienki, jakkolwiek to brzmi, bo chcę wam pokazać kilka produktów. Nie będzie to babski wieczór, ale stwierdziłam, że wam o nich powiem, bo ja mam wrażenie, że już dawno nie poruszałam tutaj kwestii pielęgnacji wieczornej, a dużo doszło nowego, w sensie nawet nie nowego, tylko jakoś chyba wam tego nie pokazywałam, więc działam z apteczką i zaraz do was wracam, widzimy się w łazience. Słuchajcie, głupia sprawa. Czekajcie, żeby był ładniejszy kadr. Ja naprawdę nie wiem, jak ja śmiem się nazywać vlogerką, bo zniosłam te rzeczy i chciałam wam je pokazać. Myślałam, że ich, nie wiem, 3, 4, 2, 4, 6, 8 rzeczy. Czajcie to? Przemilczmy to, jakie mam zaległości, jakie mamy zaległości w pogadankach. Ale chciałam wam pokazać dwa produkty. Dwa płyny micelarne. Po pierwsze płyn kojący z Basic Lab do skóry naczynkowej i wrażliwej. Tu jest 2% betaniny, naryngenina i ektoina, twarz, oczy, usta. I ja już jestem gdzieś o tu. Bardzo przyjemny płyn micelarny. Super domywa, jednocześnie nie podrażniając i fajnie rozprawia się z tuszem do rzęs. Ale jak byłam u mamy, mówiłam wam, w sumie wam nie pokazałam, że potrzebuję płynu micelarnego, bo ten, który miałam w takiej małej buteleczce, mi się skończył. I mówiłam wam, że na bank skuszę się na Garniera. I słuchajcie, ja nie wiem, ale ten z AA jakoś do mnie zawołał. On ma 750 ml, to jest jakaś wersja XXL. I tu jest płyn micelarny 3 w 1, wygładzający, nawilżający, usuwa makijaż, oczyszcza, nawilża i wygładza. I tu jest jakiś peptyd, neolift, kwas hialuronowy, opatentowana technologia luteosfer, hipoalergiczny. I jeszcze z ekstraktem różanym. Tak wygląda to opakowanie. Powiem wam szczerze, to jest moje bardzo pozytywne zaskoczenie. Ja nie wiem, czy ja miałam kiedykolwiek cokolwiek do twarzy, do pielęgnacji twarzy AA, ale gdzieś mi ostatnio się wybija i ta maseczka do ust, i jakieś coś jeszcze mi się wybijało, słuchajcie. I właśnie pielęgnacja, bardzo przyjemny, bardzo uczciwy płyn. Powiedziałabym, że nie widzę różnicy między nim a tym moim, wiecie, Garnierem, do którego zawsze wracam. Ja nie czuję tu żadnego zapachu. Spodziewałam się, że jak ekstrakt różany, to trochę tę różę będę czuła. Nie czuję. Nie mam z tym problemu, bo uważam, że kosmetyki bezzapachowe do twarzy to też jest spoko opcja. Naprawdę bardzo uczciwy produkt. Ja to kupiłam w Biedronce, niestety nie pamiętam za ile. I teraz dwa podobne produkty. I też mam wrażenie, że żadnego z nich nie widzieliście na moim kanale i mi jest po prostu teraz głupio. I to są dwa płyny złuszczające. Zaczniemy może od tego z Kodeli. I tu to jest skoncentrowana esencja rozjaśniająca. Ona delikatnie obkurcza pory. To jest, wiecie, coś a la tonik złuszczający, natomiast bardzo delikatny. Powiem wam, że jest na tyle... że jest na tyle delikatna, że nie mam problemu z tym, żeby używać jej codziennie. Są takie dni, że robię sobie taką kurację, że używam jej codziennie i skóra, wiecie co, na drugi dzień jest tak jak po jakimś takim delikatnym peelingu enzymatycznym. Ona jest taka bardziej świeża, faktycznie może troszeczkę rozświetlona, taka no, bardziej promienna, taka bardziej wiosenna niż późnozimowa. Spoko. A drugi produkt to jest, słuchajcie, Glow Tonic i tu jest 5% kwasu glikolowego i to jest tonik złuszczający i przyznam wam szczerze, on pachnie. Bardzo miło pachnie, ale powiem wam szczerze, że Jak to jest Glow Tonic i że on jest złuszczający, to ja spodziewałam się, że on będzie trochę mocniej złuszczał. Z jednej strony można powiedzieć, że to dobrze, z drugiej, że to źle. No bo on nie działa, wiecie, jakoś tak mega agresywnie, więc no trzeba go dłużej poużywać, żeby zauważyć ten efekt. Co ja na pewno zauważyłam, to delikatne obkurczenie tutaj porów w tej okolicy, gdzie mam po prostu je najbardziej powiększone. Także ja teraz sobie no testuję, po prostu używam takich płynów złuszczających. Boże, jeszcze 4 produkty, dobra. O tym Wam mówiłam, bardzo przyjemnie używa mi się tego balsamu i teraz widzę, że on jest tutaj. Ja słuchajcie, myślałam, że jestem w połowie, dlatego że ja używam go regularnie. Tak jak i masła z Body Shopu różanego, bardzo chętnie sięgam po ten balsam i tu jest, że do bardzo suchej skóry i to jest regenerujący balsam do ciała, skóra szorstka i sucha. I przyznam wam szczerze, że po zastosowaniu tego balsamu moja skóra na drugi dzień, on nie da jakiegoś mega nawilżenia, ale moja skóra jest taka elastyczna i mnie nie swędzi z tej takiej suchości poprysznicowej, pochlorowanej. Naprawdę, ja nie pamiętam, kiedy mnie jakiś tak balsam taki, wiecie, drogeryjny tak zachwycił. Nie wiem, czy kiedykolwiek, jakikolwiek. Z drugiej strony on nic takiego nie robi, ale mega przyjemnie mi się go używa. No jeszcze ta pompka, słuchajcie, wychodzę spod prysznica, naciskam i już. Nie trzeba żadnego słoiczka. On ma też taką konsystencję, że szybciej się rozsmarowuje. Naprawdę chętnie po niego sięgam. Muszę przyspieszyć, bo mi się karta kończy. Produkt, który wygrzebałam ze swoich zapasów, dlatego że no on niedługo kończy swoją przydatność. I to jest, słuchajcie, produkt z Eveline Rich Coconut. I to jest krem do twarzy multinawilżający, tak? Multinawilżający kokosowy krem do twarzy. Tak wygląda. No ja go do twarzy nie używam, ponieważ mam akurat otwarte inne kremy, natomiast na szyję i na dekolt, słuchajcie, jak on pachnie. Nie wiem, czy kojarzycie, kiedyś była bardzo popularna, w sumie jeden z bardziej dostępnych i tańszych balsamów moich lat nastoletnich to była Ziaja mleczko kokosowe, masło kakaowe. To pachnie dokładnie tak samo. Ja tutaj tego kokosa nie czuję, ja chcę czuć tamtą ziaję. Bardzo fajny właśnie na szyję, na dekolt. Wiecie co, on jest taki otulający i ten zapach na piżamce, bardzo fajnie mi się tego używa. Dalej, co możliwe, że Wam pokazywałam, natomiast ja lubię mieć i produkty oczyszczająco, złuszczające w swojej pielęgnacji, ale i przede wszystkim nawilżająco, regenerujące. I tutaj, to wydaje mi się, że to w ogóle był kiedyś hit Basic Lab. I tutaj mamy nawilżający emu żel do twarzy z 4% ektoiną, 2% aminokwasami i beta-glukanem. Rewitalizacja i ukojenie. I powiem Wam, pokażę Wam bliżej, że jeśli macie skórę suchą, albo jeśli macie, walczycie z takimi zimowo-jesiennymi przesuszeniami, to on rano nawet się sprawdzi, ma bardzo delikatną konsystencję, jest praktycznie o konsystencji wody, natomiast tak ukojenie, właśnie chciałam to powiedzieć, tak pięknie koi, tak ściąga takie uczucie suchości, wiecie, po myciu czasami jest, po wietrze, po mrozie, po tej zmianie temperatur, bardzo fajny i bardzo delikatny produkt, także dla mnie to coś nowego. Znaczy, ja go używam już jakiś czas, ale to jest moje pierwsze opakowanie i myślę, że nawet pokusiłabym się o stwierdzenie, że on i wiosną, i latem mógłby też się fajnie spisywać. Ja oczywiście po serum lubię sobie zamknąć pielęgnację kremem, ale jeśli chodzi o kremy, to tutaj chciałam Wam pokazać krem pod oczy, na jaki się zdecydowałam, ponieważ Wam mówiłam, że ten z Shiseido Benefiance zrobił mi masakrę na twarzy, no i teraz skusiłam się już na coś polecanego, polecanego przez osoby, którym ufam. Pozdrawiam serdecznie Anitę, Anita mnie opieprzyła, że się nie posłuchałam, no ale ja tak mam. No i kupiłam, słuchajcie, krem pod oczy z Jonelle i on jest, pamiętam, z retinolem. To jest krem na noc w ogóle, Boże, no wyrzuciłam opakowanie, o tak wygląda, jak chcecie to sobie, wiecie, wygooglujcie, ale wydaje mi się, że ma retinol. I słuchajcie, ja też już go jakiś czas używam, poza pięknym opakowaniem, ma rewelacyjną konsystencję, dlatego że to jest konsystencja taka prawdziwie bogata, kremowa. To jest właśnie dla mnie idealna konsystencja kremu na noc. I słuchajcie, bo teraz jest hit. No ja używam go już kilka tygodni. Jeśli chodzi o moją skórę, to ja mam wrażenie... Tylko mówię, to jest moje takie, wiecie, pierwsze wrażenie, w sensie po kilku tygodniach, ale to nie jest absolutnie jeszcze recenzja. Ja nie chcę, żebyście teraz kupiły ten krem, bo ja tak powiedziałam, bo ja muszę się sama upewnić. Ja mam wrażenie, że przy tym kremie, kurde, nie wiem jak to powiedzieć, moja skóra jest jakby wypchnięta pod oczami, w sensie nie to, że zaraz będzie, że mam worki, tylko ona jest jakby tak uwypuklona, jest taka odmłodzona. Ja nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć, bo to by było, że ja pierwszy raz widzę aż taką różnicę. I słuchajcie, wiecie, kiedy ja zauważyłam tę różnicę najbardziej? Jak pokazywałam, jak testowałam z Wami te płatki pod oczy z Hebe, które uwielbiam, polecam i w tym tygodniu jeszcze muszę się przejść do Hebe, żeby zrobić zapas tych płatków. I słuchajcie, zaczęłam się jeszcze bardziej przyglądać swojej skórze pod oczami i naprawdę, i to któraś z Was też mi pisała, że spłyca zmarszczki i ja naprawdę mam wrażenie, bo tutaj miałam z tej i z tej strony, no, mam sporo zmarszczek, ale jakby mam takie, one były głębsze i ja mam naprawdę wrażenie, że one się spłyciły. Ja to zauważyłam wtedy po użyciu tych płatków, natomiast no jednak bardziej to jest zasługa tego kremu, natomiast tamte płatki to Wam mega polecam. Dobra, minuta, już kończę. Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Dajcie znać, czy znacie ten produkt. Widzę, że kończy mi się miejsce na karcie, więc kochani, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Zostawcie kciuka w górę, jeśli ten film przypadł Wam do gustu i subskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnym filmie i do zobaczenia, aż się obudziłam. Dobra, buziaki, pa!